Cześć, witam Was upalnie w moim kolejnym filmiku. Tym razem przychodzę do Was z czymś znacznie lżejszym niż recenzja, z czymś, do czego nakręcenia zachęciła mnie, zmotywowała mnie Anita z kanału Book Reviews. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodoba. Będzie to Classic Book, tak? Czyli dzisiaj poopowiadam Wam troszeczkę o klasyce. Podobno mój kanał kojarzy się Wam z klasyką, więc myślę, że tym milej będzie się Wam to wszystko oglądało. Natomiast dlaczego stoję w ogrodzie? W ogrodzie stoję dlatego, że pogoda dzisiaj jest naprawdę prześliczna i nie mam jakiejś specjalnej ochoty zamykać się w moim pokoju w domu, ale z drugiej strony rzeczywiście moja domowa biblioteczka jest chyba najlepszym tłem do nagrania filmu o klasyce, więc musimy opuścić ten uroczy ogród i przenieść się do równie uroczej biblioteczki. Jesteśmy już na właściwym miejscu, dlatego bez zbędnego gadania przejdę do pierwszego pytania, bo coś czuję, że dzisiaj troszeczkę się rozgadam. Pytanie pierwsze. Popularna klasyka, która nie przypadła Ci do gustu. Myślę, że Was nie zaskoczę, jeżeli wymienię tutaj książkę, która znajduje się w kanonie lektur szkolnych, bo też coś w tym jest, że bardzo często nie lubimy tych książek, które znajdują się w kanonie lektur. Nie wymienię tutaj jednak ani Nadniemnej Myli z Orzeszkowej, które kocham, ani Pana Tadeusza, ani nawet Potopu, którego może nie kocham, ale przeciwko któremu też nic nie mam. Wymienię Zbrodni i karę Fiodora Dostojewskiego. Jest to książka, którą zaczęłam czytać, wiem, że sporo osób ją lubi, ale utknęłam na fragmencie, w którym opisana była stara klacz, która ciągnęła wóz, a wszyscy ludzie się nad nią znęcali. Po przeczytaniu tego fragmentu miałam naprawdę wszystkiego dość i jakoś nie miałam ochoty powracać do tej książki i przyznam się Wam, że po tych kilku latach wciąż nie mam ochoty dokończyć ją czytać. Jeżeli chodzi natomiast o książkę spoza kanonu lektur, która też nie przypadła mi jakoś do gustu, a którą można zaliczyć do klasyki, jest Generał Bart Juliusza Bandrowskiego. Jest to powieść polityczna z okresu dwudziestolecia międzywojennego, która opisuje tworzenie się władzy w pierwszych miesiącach odzyskania niepodległości. Myślę, że raczej nie przypadnie Wam do gustu, o ile nie chcecie odnajdywać w generale Barczu cech Józefa Piłsudskiego. Co nie zmienia faktu, że powieść sama w sobie jest warta uwagi, więc jeżeli lubicie powieści polityczne, to możecie na nią zerknąć. Pytanie drugie, o którym wieku, okresie historycznym lubisz czytać najbardziej? W moim przypadku bez wątpienia będzie to wiek XIX, wiecie, te wszystkie panie z parasolkami i uroczy arystokraci. Na pewno, jeżeli chodzi o te powieści, których akcja jest osadzona właśnie w XIX wieku, no to co, polecam Wam powieści Jane Austen, tutaj przy sobie mam akurat Dumę i uprzedzenie, oraz Emmę. Lubię również powieści sióstr Bronte. Moja ulubiona to Dziwne losy Jane Eyre Charlotte Bronte. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to naprawdę serdecznie polecam. To jest jedna chyba z moich ulubionych książek. Lubię również czytać powieści gotyckie, które chyba największą popularnością cieszyły się właśnie w XIX wieku. Moja ulubiona to powieść Anne Radcliffe, Tajemnice zamku Udolpho. I przy okazji, jeżeli znacie kogoś, kto ma w swoim posiadaniu tą książkę, albo sami ją posiadacie, to byłabym wdzięczna za kontakt, bo szukam tej książki już od ładnych paru lat i wciąż nie mogę jej dostać. Zawsze podczytuję ją tylko gdzieś w bibliotece, ale tak chciałabym ją mieć na własność tutaj, na tej jednej z półeczek. Pytanie trzecie. Ulubiona bajka. Przypuszczam, że w tym pytaniu akurat nie chodzi o ulubioną bajkę, tylko bardziej o ulubioną baśń, patrząc na tytuł całego tagu. Moje dwie ulubione baśnie to baśnie Hansa Christiana Andersena. Pierwsza z nich to Dziewczynka z zabałkami, która zawsze mnie wzruszała, a druga to Słowik. Słowik jest moją ulubioną baśnią chyba dlatego, że akurat w tym wydaniu baśni znajdowały się ilustracje, które zawsze mnie przerażały. Tam była narysowana śmierć. Pamiętam, że jako dziecko zawsze się tych ilustracji bałam. A z polskich baśni mam ogromny sentyment do Kwiatu paproci Kraszewskiego. Jako dziecko zawsze próbowałam wyciągnąć kogoś w noc świętojańską, żebyśmy poszli do lasu i odszukali ten kwiat paproci, który spełnia życzenia. Zresztą powiem Wam szczerze, że nadal chciałabym wybrać się wtedy do lasu i odnaleźć ten kwiat paproci, bo może spełniłby któreś z moich życzeń. Pytanie czwarte. Klasyka nieznajomości, której wstydzisz się najbardziej? Mam takie dwie pozycje, których nieznajomości bardzo się wstydzę. Pierwsza z nich to Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Wiem, że akurat moje wydanie nie jest powalające. Nie przeczytałam nigdy Ogniem i Mieczem, przypuszczam, dlatego, że zraziłam się troszeczkę Potopem, który był lekturą szkolną. Jakoś go zmęczyłam, ale nie powalił mnie na kolana, więc nie miałam jakiejś specjalnej ochoty sięgać ani po Ogniem i Mieczem, ani po Pana Wołodyjowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o drugą książkę, której nie przeczytania też się wstydzę, chociaż próbowałam przeczytać ją dwukrotnie, za każdym razem wymiękałam po kilkudziesięciu stronach, to Faraon Bolesława Prusa.
Tam główni bohaterowie przez to kilkadziesiąt stron cały czas chodzą z jednego pałacu do drugiego pałacu, a z tego drugiego pałacu wracają do pierwszego pałacu i tak w kółko, więc nie byłam w stanie. Pytanie piąte. 5 klasycznych powieści, które zamierzasz przeczytać w najbliższym czasie. Nie wiem, czy przeczytam je w najbliższym czasie, ale na pewno chciałabym je przeczytać. Pierwsza z nich to Dziurdziowie Elizy Orzeszkowej. Druga, Klub Pickwicka Karola Dickensa. Trzecia, Lwa Tolstoja, Wojna i pokój. Czwarta, Rebeka, Daphne de Maurier. A piąta, Henryk Sienkiewicz, Bez dogmatu. Pytanie szóste. Ulubiona współczesna powieść bazowana na klasyce. Niestety, jeżeli chodzi o to pytanie, to nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ponieważ jak tylko gdzieś tam na półeczce w księgarni widzę powieść, która jest reklamowana jako nowy Bułhakow, nowy Tolstoj, nowy Mickiewicz, to mam po prostu dość i mam ochotę taką książkę wyrzucić gdzieś w jakieś błoto, bo nie jestem w stanie uwierzyć w to, żeby ktoś mógł być nowym Bułhakowem czy nowym Sienkiewiczem. Dlatego pozwólcie, że pominiemy to pytanie i przejdziemy do czegoś innego. Nie lubię tak samo kontynuacji klasyki, na przykład Dalsze losy Przeminęło z wiatrem, Dalsze losy Lalki i tak dalej. Pytanie siódme. Ulubiona ekranizacja filmowa bądź serialowa. Moją ulubioną ekranizacją jest ekranizacja Dumy i uprzedzenia z 1995 roku. To jest taki mini serial BBC składający się chyba z 6 odcinków. Rolę pana Darcy'ego gra tam Colin Firth. Pamiętam, że jeżeli chodzi o ekranizację Dumy i uprzedzenia, to najpierw trafiłam na tą z Keirą Knightley z 2005 roku. Bardzo mi się spodobała, ale tak zaczęłam gdzieś chodzić po różnych forach i natrafiłam tam na informację, że właśnie ten mini serial z 1995 roku jest znacznie lepszy. Nie chciało mi się wierzyć, ale zaczęłam oglądać i rzeczywiście na początku mnie nie zachwycił, bo stwierdziłam, że Lizzie jest brzydka i w ogóle ta nowsza wersja była lepsza, ale okazało się, że rzeczywiście przypadł mi do gustu o wiele bardziej, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego miniserialu, to serdecznie polecam. Bardzo lubię również ekranizację Nad Niemnem z 1986 roku. Mam do niej ogromny sentyment, ponieważ towarzyszyła mi przez całe dzieciństwo. Moja mama ją uwielbia, więc zawsze była obecna w moim domu. Pytanie ósme. Najgorsza adaptacja klasyki. Powiem wam wprost, że zwyczajnie nie chce mi się tracić waszego i mojego czasu na rozwodzenie się tutaj nad najgorszymi adaptacjami klasyki, dlatego pominiemy to pytanie. Pytanie dziewiąte. Ulubione szaty graficzne, które chciałabyś mieć w swojej biblioteczce. Na pewno chciałabym, żeby w mojej biblioteczce znalazły się takie książki oprawione w skórę z tłoczonymi złotymi literami. Jak te dwie, na przykład Sofokles, tragedie. Wiem, że one nie są oprawione w skórę, ale o coś takiego by mi chodziło. A jeżeli nie, to bardzo podobają mi się te nowe wydania powieści, na przykład Jane Austen z wydawnictwa Świat Książki, te takie piękne kwiaty. Też chciałabym je mieć w mojej domowej biblioteczce. Pytanie dziesiąte, czyli ostatnie. Mało znana klasyka, którą chciałabyś komuś polecić. Jest kilka takich książek. Pierwsza z nich to Gryba szaleje w naprawie Jalu Kurka. O tej książce wspominałam wam już w kilku moich filmikach, bo uważam, że jest naprawdę ciekawa, jeżeli lubicie czytać o życiu na wsi kilkadziesiąt lat temu. Na pewno warto też zwrócić uwagę na książkę Emila Zegadłowicza Zmory. I na pewno warto też zwrócić uwagę na powieść historyczną Jarosława Iwaszkiewicza Czerwone tarcze, której akcja toczy się w XII wieku. To już są wszystkie pytania. Mam nadzieję, że zainteresowałam was którąś z tych książek. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji jej przeczytać, koniecznie dajcie mi znać, jak wyglądałyby wasze odpowiedzi na te pytania. Jeżeli chodzi o tagowanie kogokolwiek, to nie taguję nikogo konkretnego. Liczę na to, że jeżeli tak wam się spodobał, to zdecydujecie się na niego odpowiedzieć. Zapraszam was do oglądania moich kolejnych filmików i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa!